Jestem Sebastian. A ja jestem Mateusz. Jesteśmy studentami Politechniki Lubelskiej na 5 roku. Ale to właśnie tu, w Zamojskiej Czwórce, wiele lat temu rozpoczęła się nasza przygoda z edukacją techniczną. Teraz po latach zostaliśmy poproszeni o odpowiedź na kilka pytań odnośnie tego, jak nam było w tej szkole. I wiecie co? Zaczynamy. Kiedy i do jakiej klasy chodziłeś? Naukę w budowlance rozpocząłem w 2009 roku. A moim wyborem było, zgodnie z tym, co planowałem od samego początku swojej nauki, 4-letnie technikum o profilu informatycznym. Dlaczego wybrałeś właśnie budowlankę? Po ukończeniu gimnazjum chciałem pójść na profil technik informatyk. Z tego względu, że mieszkam w Zamościu, miałem możliwość obejrzenia wszystkich ofert szkół w Zamościu. Wybrałem budowlankę z tego względu na dobrą lokalizację oraz dobry sprzęt. Co doradzilibyście uczniom wahającym się, jaką szkołę wybrać? Nie byłbym sobą, gdybym nie doradził takim uczniom technikum. Sam skończyłem taką szkołę i uważam, że to najlepszy wybór. Ale żeby nie być gołosłownym, powiem kilka zalet, jakie technikum za sobą niesie. Przede wszystkim technikum jest najbardziej wszechstronną ze szkół. Daje zarówno możliwość szybkiego rozpoczęcia pracy w zawodzie, ponieważ dzięki technikum uzyskujemy zawód w swoim kierunku, potwierdzonym kwalifikacjami z egzaminu, ale również daje możliwość tego, że możemy kontynuować swoją naukę dalej na studiach. Po technikum normalnie, tak jak po liceum, zdajemy maturę i drzwi na każdą uczelnię są przed nami otwarte. Ja sam jestem po technikum, a teraz kontynuuję naukę studiując na Politechnice Lubelskiej i jeśli mam być szczery, bardzo sobie chwalę swój wybór i nie wybrałbym żadnej innej szkoły, gdybym mógł to teraz zmienić. Nie no, a tak serio. Szkoła średnia to jest taki okres, kiedy tak naprawdę stajecie się dorośli. A co za tym idzie, uczycie się w niej bardzo wiele rzeczy, ale nie tylko takich związanych z edukacją. Nawet powiedziałbym, że przede wszystkim tych, które są gdzieś tam około. Takich rzeczy związanych po prostu z życiem. I co za tym idzie, rodzi się wtedy masa wspaniałych wspomnień. Poznaje się nowych ludzi, robi się nowe rzeczy i jeśli miałbym wybrać coś, co tak naprawdę utkwiło mi w pamięci i co wyniosłem z tej szkoły, to chyba byłyby właśnie te świetne wspomnienia, bo nigdzie później nie było już takiego klimatu jak w szkole średniej. Wracając, co ci dała ta szkoła? Wyniosłem z tej szkoły dużo miłych wspomnień, bo były to pierwsze zaczątki miłości, zaczątki koleżeństwa, przyjacielstwa na całe życie. A także i kupa śmiechu, prawda?